Mamy tyle, ile róż. Dobra. Po jednej róży. Dzień dobry, dzień dobry. Droga jubilatko, w imieniu naszego Urzędu Gminy, w imieniu Urzędu Stanu Cywilnego, w imieniu premiera Rzeczypospolitej Polskiej, chcieliśmy złożyć serdeczne gratulacje z okazji tego pięknego jubileuszu. Jubileusz jest wyjątkowy. Ostatni na terenie gminy był w 2013 roku, kiedy obchodziła ten jubileusz świętej pamięci pani Będowska. Także od tego momentu, na ten moment z dnia dzisiejszego czekaliśmy prawie 7 lat. Pozwól, że w imieniu tutaj zgromadzonych złożę najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim podziękuję za ten piękny czas. Czas za ten piękny wiek, który był czasem, wiadomo, różnym. Był to czas wojny, był to czas po wojnie i był czas odnowy Rzeczypospolitej. Byłaś matką, byłaś opiekunką, byłaś żoną i jesteś dla nas dzisiaj wyjątkowym skarbem i chcielibyśmy z tej okazji bardzo gorąco podziękować. Myślę, że ta wdzięczność okazywana przez rodzinę to jest najpiękniejsza. W tym momencie na pewno cisną się na usta słowa podziękowania tym, którzy się tobą opiekują. Ale my chcieliśmy dzisiaj dołączyć do, jako może opiekunowie ze strony raczej urzędowej i tylko z okazji tak pięknej, ale chcieliśmy jeszcze raz podziękować, pogratulować. Jesteś naszym skarbem, jesteś naszym dziedzictwem, jesteś naszą taką piękną historią. I chcieliśmy życzyć dużo, dużo, dużo zdrówka i ktoś może powiedzieć 200 lat, ale tylu, ile Pan Bóg Pani dał, tyle tego Pani życzymy. Wszystkiego dobrego. Chcieliśmy złożyć te piękne kwiaty, skromne upominki do i list od premiera Mateusza Morawieckiego. Wszystkiego dobrego. To jest list od Pana premiera Mateusza Morawieckiego. I laurka. Jeszcze taką piękną laureczkę. Słuchaj, co? Tak. Wszystko dobre, ale człowiek. Proszę bardzo, proszę. Ale jakby PESEL był inny, to nie byłoby. To nie, ale gdyby nie było takiego PESELa, to nie byłoby takiej okazji i tych pięknych kwiatów i tej wdzięczności. I jeszcze drobne upomineczki. Dołączamy się do tych wszystkich życzeń i wiele, wiele lat w zdrowiu. Życzymy. Teraz pani szefowa. Ja w imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu pani prezes, chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, długich lat życia. I od 12 maja dodatek przyznaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia z tytułu osiągnięcia 100 lat życia. To jest list od pani prezes wraz z kwotą dodatku. O konto będzie razem z emeryturą. O, jeszcze? Dziękuję za wszystko. Proszę bardzo. Ja też. Ja no, uścisnęłyśmy panią. Tak, bardzo. Nie żyje nam, nie żyje długie lata, a anioł stróż ty białych róż, niechaj jej wieniec splata. Niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje długie lata, a anioł stróż z tych białych róż, niechaj jej wieniec splata. Pomyślność, zróbeczkę. Babciu, wszystkiego najlepszego. Tak jest. No nie mogę sobie wyobrazić, że może tyle być. Jak to tyle przeżyć, co ja przeżyłam? Tak, a teraz tak wyszło, wiesz, że doczekałam jeszcze tyle. I wnuków, i prawnuków jeszcze tak wszystkie mnie przejmują. Tak, tak. Toż miałam
troje ich, mąż też, tak, ten syn taki młody poszedł, tylko dwie zostało i tak przychodzą mnie, odwiedzają, przyjeżdżają. A synowa to moja najlepsza mama. Tak. A pani powie, co robić, żeby te 100 lat przeżyć? Co jeść? Wszystko. Luksusy jak kiedyś byli. Kartofelki, chłodniczek. A spać o której godzinie trzeba iść? Jak kiedy człowiek się wyrobi, nie było tak jak teraz. Tylko siedzi się w telewizorach. Trzeba było robić. Słońce nie zejdzie, trzeba w pole było. Tak, tak. Ja zapytam, te 100 lat to tutaj w tym jednym miejscu, w tej jednej miejscowości? Już na swoje rodowite i trzecie miejsce. A gdzie było wcześniej właśnie? Byłam w domu, rodzona, tak. Póki dorosłam, wyszłam za mąż do Łowczyc na Kolo, tak. I byłam rok po weselu, bo się później miał córka się wyjść tego urodzić. Przed tym tato umarł. Też dobre przeżycie. Później już i trochę podrosła, do wojska nie poszedł mąż, bo tak było, tak wszystko, nie wiadomo jak. Chcieli złapać do wojska, to trzeba było co robić. Pod oknem dziadek mój, teściu mówi, że przyszli władka z tego. To dom stary, to ja byłam taka, wie pan, silna, że ja dwoma rękami taką futrynę, jak to mówię, i on w kalesonach po śniegu, taka taka była posypana, wyskoczył oknem, jak ja wybiła to okno, poleciał, a ja tu co, dziecko małe, bo taka jeszcze nie chodziła, jak już ten na ręki, a te do domu weszli i teścia zabrali, tak, ten uciekł, nie wiem gdzie, teścia zabrali, a ja z dzieckiem. Mówiliśmy tutaj, szanowna pani jubilatko, mówiliśmy tutaj o tym, że wnuki, prawnuki, dzieci, czy tych wnuków, prawnuków to jest mniej więcej tyle, ile tych róży tutaj w tym bukiecie? Ale to wymieniła pani, ilu ich jest? No to się tak jak tego. Ilu mamy tych wnuków? 14 wnuków. Wnuków. Prawnuków? Prawnuków, chyba 23, bo jeden nie żyje. Mój syn ma 26 lat. Ja tak już wszystkich nie tego nie. I jeszcze prawnukowie już są. Ja tak, mam dwoje. Tak, to jest prawda. Tak, a moje? Tak, tak, tyle. Tyle, tak. Czego pani życzyć? No już, aby szczęśliwy kiedy. Aby nie do szpitala, ja mówię, tylko tak w domu, jak mój mąż, tak. Nie każdemu tak dane, ale daj Boże. Tak. Ta wiosna, którą teraz mamy za oknem, cieszy to serce jeszcze? To żeby cieplej było, to jakoś pomału z tym żeby na dwór posiedzieć, tak. To spotykamy się któregoś dnia na dworze jeszcze przy ognisku. Do zobaczenia. Spotykamy się w Wólce Polinowskiej z okazji wyjątkowej, ponieważ mieszka tutaj pani Stanisława Rabczuk, która jest stulatką. Właśnie 12 maja 1921 roku urodziła się i przez 100 lat zamieszkiwała i zamieszkuje nadal w Wólce Polinowskiej. Pani, która jest w świetnej kondycji, jest bardzo wesoła, zawsze uśmiechnięta i cieszymy się, że jest okazja ku temu, żeby dzisiaj ją odwiedzić, złożyć jej najserdeczniejsze życzenia, złożyć skromną wiązankę kwiatów z okazji stulecia, no i przede wszystkim pogratulować tego jubileuszu, no i podziękować rodzinie
za troskę i opiekę nad panią Justasią, jubilatką, bo myślę, że zasługuje na to, a tak jak powiedziałem, jest kobietą naprawdę fajną, wesołą, uśmiechniętą i tak jak wspomnieliśmy, przeżyła wiek. Przeżyła różne czasy, jako 18-letnia kobieta była na rozpoczęciu II wojny światowej i tą wojnę przeżyła, później okres powojenny, więc historia wspaniała i myślę, takie, jest to takie nasze dziedzictwo, które chcemy kultywować i stąd nasza dzisiaj obecność. Gmina Konstantynów czekała na tę uroczystość ile lat? Czekaliśmy na tę uroczystość 7 lat. 7 lat wstecz mieliśmy też panią, która zmarła w wieku 101 lat, także po jubileuszu żyła jeszcze jeden rok. I bardzo dobrze, że takie osoby są, bo to jest naprawdę i doświadczenie, skarbnica i skarbnica, przede wszystkim skarbnica doświadczeń. I jest piękne, i tu jest to nasze piękne dziedzictwo.